Kolejne 18 pytanie. Czy jeśli drugi list Piotra 2:18 mówi o narodzonych na nowo chrześcijanach, to dowodzi utracalności zbawienia, czy nie? I odpowiedź 18. Nie, po dwakroć nie. Słowo Boże mówi w drugim liście Piotra, rozdział drugi, zaczynając od wersetu 18. Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Ten fragment jest przez kontekst rozumiany jako opis ludzi niezbawionych, którzy przez chwilę umyli się dzięki kontaktowi z pouczeniami Ewangelii. Pies to nieodrodzony człowiek, nie owca, a pies, który ma nadal psią naturę, bo nigdy nie narodził się na nowo. Podobnie świnia nie jest owcą, a świnią, nie narodziła się na nowo jako owca i mając naturę świni jest nadal niezbawionym człowiekiem w swoich grzechach. Mimo tego, że taka jest prawidłowa wykładnia, na potrzeby udowodnienia tego, że nawet jeśli błędnie przyjmiemy, że to jest mowa o narodzonych na nowo chrześcijanach, a świnia i pies są dane jako przykłady bez odróżnienia ich od owcy, jako przykłady chrześcijan zachowujących się nieprawidłowo, to i tak przykład ten nie podważa zasady raz zbawiony, na zawsze zbawiony, gdyż wtedy wskazuje na karność w powiązaniu z listem do Hebrajczyków 12 rozdział. Na chwilę zapomnijmy o prawidłowej wykładni, że ten fragment jest przez kontekst rozumiany jako opis ludzi niezbawionych, którzy przez chwilę umyli się dzięki kontaktowi z prawdą Słowa Bożego. Przez chwilę prawidłowe rozumienie, że pies to nieodrodzony człowiek, nie owca, a pies, który ma nadal psią naturę, bo nigdy nie narodził się na nowo, odłóżmy na bok. Podobnie na chwilę odłóżmy prawidłowe rozumienie, że świnia nie jest owcą, a świnią i nie narodziła się na nowo jako owca i mając naturę świni jest nadal niezbawionym człowiekiem w swoich grzechach, z dala od Jezusa. Przy takim założeniu należy zauważyć, że przede wszystkim musimy właściwie rozdzielić zwodziciela i zwodzonego. Czyli musimy właściwie rozdzielić zwodziciela od zwodzonego, fałszywego proroka od tych, którzy byli czyści i uciekli od nich, którzy żyją w błędzie. Wolność dla słuchacza, podczas gdy oni sami są sługami zepsucia. Werset 20 mówi, że jeśli po tym, jak uciekli od zanieczyszczeń świata, przez to, co wiedzą o Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, są ponownie uwikłani w nie i pokonani, to ostatni koniec jest dla nich gorszy niż początek. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od świętego przykazania, które zostało im przekazane. Święte przykazanie jest zdefiniowane w pierwszym liście Piotra, rozdział pierwszy, zaczynając od wersetu 14. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej.
Słowo Boże mówi, że jako posłuszne dzieci, w przeciwieństwie do tego, co nieposłuszne dzieci. Nie kierując się według dawnych pożądliwości swojej niewiedzy, ale jak ten, który cię powołał, jest święty. Zauważ to. Bądźcie świętymi we wszelkiej rozmowie lub zachowaniu, ponieważ jest napisane: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Bądźcie świętymi we wszelkiej rozmowie lub zachowaniu, ponieważ jest napisane: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Wierzący, który poznał drogę sprawiedliwości i uniknął zanieczyszczeń świata przez tę wiedzę, jest trzymany według wyższego standardu i podlega bardziej surowej karze, jeżeli ponownie zostanie w nią uwikłany. Dlaczego? Ponieważ komu wiele dano, od niego wiele się wymagać będzie. Słowo Boże mówi w Ewangelii Słowo Boże mówi w Ewangelii według Łukasza, rozdział 12, zaczynając od wersetu 47. I ten sługa, który znał wolę swego Pana, a nie przygotował się, ani nie uczynił zgodnie z jego wolą, będzie pobity wieloma razami, ale ten, który nie znał, a popełnił rzeczy godne razów, będzie pobity kilkoma razami, gdyż komu wiele dano, od tego od niego będzie się wymagać wiele, a komu wiele dano, od niego będzie się wymagać tym więcej. Nowo zbawiona osoba, która jest bez wiedzy i bez sprawiedliwej instrukcji, jest trzymana według niższego standardu i podlega mniejszej karze. Dlatego lepiej jest dla nich nie znać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu zrobić to, od czego się odwrócą, świętego przykazania, które zostało im dane. Pomyśl o tym w ten sposób. Czy małe dziecko jest trzymane według tego samego standardu i oczekiwań co 18-latek? Absolutnie nie, ponieważ 18-latek wie lepiej. I to jest zasada tego fragmentu. Kontekst dotyczy karania chrześcijanina, który staje się uwikłanym w zanieczyszczenia, że kiedyś uciekł, gdy wiedział lepiej. List do Hebrajczyków 12, werset 6 mówi, że kogo Pan kocha, karci i biczuje każdego syna. Grzech w życiu wierzącego nie jest bez konsekwencji, choć wierzący jest wiecznie bezpieczny i nie może utracić swojego synostwa, może ponieść stratę i podlegać Bożej dyscyplinie. Ale tak jak mówiłem, podstawowa wykładnia jest taka, że świnia to jest niewierzący człowiek, być może nominalny chrześcijanin, ale niewierzący człowiek, niezbawiony, idący do piekła. Tak samo pies jest niewierzącym człowiekiem, takim podstawowym zrozumieniu, i tylko na chwilę ponaciągaliśmy tą interpretację po to, żeby pokazać, że nawet jeśli chcielibyśmy ze świni i psa zrobić narodzonego na nowo chrześcijanina, to i tak wtedy wcale nie zmienia to postaci rzeczy, bo dalej wtedy fragment nie popiera teorii utracalności i zbawienia. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że pójdziesz do nieba, kiedy umrzesz, zachęcam cię do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż On jest doskonałym zastępcą dla każdego wierzącego. Jeśli nie jesteś pewien, że pójdziesz do nieba, kiedy umrzesz, zachęcam cię do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Jeśli nie jesteś w pełni pewien, że jeśli dzisiaj umrzesz, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi teraz. Przestań wierzyć sobie. Uwierz Chrystusowi Jezusowi. Zaufaj Zbawicielowi teraz i wtedy będziesz narodzony na nowo. Dostaniesz drugie, nowe życie. Wtedy Duch Święty zamieszka w tobie i będziesz
pewien, że idziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, a nie do piekła, na które zasłużyłeś. Niech Bóg ci błogosławi.